Witam wszystkich w kolejnym odcinku Paskudy podglądają. Słuchajcie, czuję się dość słabo, po prostu nos, tego nie widać akurat na nagraniu, bo na szczęście obraz kamery jest niewielki, ale nos po prostu mam jak Rudolf Czerwony Nos Renifer. Niemniej content trzeba dostarczać, omen na posterunku, więc dostarczam wam dzisiaj naprawdę bardzo fajną bitwę na medzie 9 tieru, czyli T-54. Bohaterem jest Vex85. Vex już u mnie na kanale gościł, był w serii o Godzilli, to będzie jego chyba druga albo trzecia wręcz obecność u mnie na kanale. Nie dlatego, że po prostu coś mnie z Vexem łączy, bądź mi tam, wiecie, pod stołem, koperta oczywiście, pod stołem tylko się koperty daje, nic innego się pod stołem nie robi, wiadomo. Tylko po prostu naprawdę no podesłał powtórkę, a okazuje się, jest naprawdę zacna bitwa, 9 tier, świetne losowanie, bowiem jest jednym z trzech 9 tierów, po drugiej stronie jest M103, Centurion i Foch. Tak to dużo, dużo ósemek, dużo ciężkich ósemek, zobaczcie, u nas są aż 3 premiowe ósemki, u nich są również 3 premiowe ósemki, do tego nieszczęśliwy, po ich stronie 2 T25 na 2 w Plutonie, Arta i już zginięty 59-16. Tryb bitwy spotkaniowy na mapie Step, to znaczy, że tutaj będzie okupowany kap, niemniej zobaczcie jak daleko się Vex wypuścił, a wciąż brakuje wrogów, wciąż się nikt nie wyświecił, także no ciekawostka, że tutaj jeszcze nikt agresywnie nie raszuje, praktycznie większość chyba drużyny pojechała na lewą stronę, tam w te kamienie, więc to przeciwnicy tam mają ogromną przewagę, za to my mamy tylko tam 4 czołgi. Jest, pokazuje się Foch, próba strzału niestety zupełnie nieudana, przy nietrafiony strzał w ruchu i to co mnie naprawdę zastanawia, niesamowicie dużo dingów będzie w tej bitwie, naprawdę zobaczycie, zdziwicie się. Tutaj też kolejny nieudany strzał tego T25, ale liczbę dingów, które uda się zrobić temu T25, to jest naprawdę coś niesamowitego. Przecież to jest czołg średni, med, który powinien wszystko po prostu łykać jak pelikan rybę, a okazuje się, że nie do końca. Już udało się 2 razy Focha zdingować. Trzecia próba strzału po włazie, niestety nieudana, także no szkoda tutaj, bo można było z więcej chłopców go zdoić. Niestety te 3 na 4 strzały oddane, tylko jeden znalazł drogę do celu. Niemniej no 1-0 na początek bitwy, już od jakiegoś czasu 159-16 nie żyje. I teraz niestety ginie 704 nasza, T25 na 2 zajęty, w ogóle strzelanie w inne miejsce. Próba strzału w ruchu również nieudana, także szkoda, no kolejny strzał niestety nie wszedł, ale teraz bardziej agresywny, że jasne, T25 w ogóle nie patrzy w naszą stronę, a w międzyczasie sam ubija panterę. Ładnie odbity strzał od tygrysa, czyli tygrysowi nie udało się przebić. I zobaczcie, kolejny strzał w gąskę, bez damage'u. Kolejny naprawdę udany teraz strzał z kolei w tygrysa. Kolejny strzał, tygrys się odbija, za to Vex się nie odbija. I tak naprawdę już ma tygrysa na ponad 660 punktach HP. Kolejny strzał od tygrysa zdingowany, kolejny strzał w tygrysa wszedł. No teraz w końcu tygrys się przebił, ale widać, że ma lufkę słabą, bo tylko za te 232 strzał za 0 w gąski. Klasyk i teraz próba kolejnego strzału w gąski, bardzo ładnie udany. Kolejny ding od Focha, także naprawdę zobaczcie, już 10 rykoszetów udało się tej T-54 zrobić, tutaj jest po jarzmie działa, po tym najgrubszym elemencie po wieży, jeszcze tutaj nawet w poprzedniej płycie kilka strzałów, no dużo, dużo tych dingów, było naprawdę tylko 2 strzały weszły, Foch już na ogryzku HP i nagle zrobiło się 3 do 6, tak jest, teraz T25 dinguje, strzał bardzo ładnie udany w Focha, Foch dobity, T25, bez auto-aima też się dinguje, ja po prostu nie mogę się dziwić, bo ja na przykład jak Fochem, przepraszam, nie Fochem, tylko Tortoisem grałem, to taki T25 się spokojnie przebijał i mu wchodziło w przedni pancerz, a tutaj z kolei na T-54 się nie udaje. No ten przeciwnik nie ogarnia, dopiero powolutku obraca lufę, 3 planet jeszcze w ruchu, nie trafił. Tam gibu Pantera w ogóle chyba dopiero nowa w internetach, w ogóle nie patrzy na zagrożenie czekające na nią. Weszła pestka zarówno 300, jest tylko z 60 punktów HP ją spaziować. Dopiero teraz chyba coś jakby zauważyła, że coś się dzieje, ale mogła spokojnie obrócić te pół wieży, czego nie zrobiła, patrzyła tylko przed siebie co się dzieje. I jest 9 do 9 i tu nagle wyjeżdża pełniutki T-32, który również nie ogarnia kubety. No teraz mu się udało i jeszcze z detrakiem, trzeba było szybko się naprawić i ucieczka na wstecznym przy okazji próba celowania poprzedniej płycie, bardzo ładnie wchodzi
T32 jest za wolny, żeby staranować i teraz zobaczcie, co się będzie działo. Przeładowanie za zero w gąski, po raz drugi strzał bardzo ładnie. Jeszcze dwa strzały, to T32 będzie zrobione z całego HP. Szybka naprawa, czyli widać, że te perki już są na załodze. T32 powolutku dopiero obraca wieżę, zobaczcie, celuje. Coś mu się nie udaje, chyba szuka tego weak spota, zanim on w ogóle się stwierdził, że strzeli, to już dawno został wykończony. Także już w tej chwili prawie 6000 punktów uszkodzeń, 10 do 10. 5 kili i odznaka medal Pula wisi w powietrzu, bowiem 5 wrogów, 5 kili na koncie, więc tylko dobić wszystkich i formalności stanie się zadość. M103, bardzo groźny przeciwnik, 9 tier, ostatni na tej mapie po stronie przeciwnika dobity. Ostatnim 9 tierem u nas jest Vex, który właśnie w tym momencie sobie zrobił medal specjalisty. T34 ubija Isa 6 i został Lwę, T34 i Tygrys. T34 jeszcze jako tako ogarnia Lwę i Tygrys. To są gracze, którzy nie bardzo mają pojęcie o tej grze, szczególnie ten Tygrys, 6000 bitew, 400 WN-ów niecałe. Ivex postanawia znaleźć tego lwa, który gdzieś tu ostatnio był widziany. Wiadomo, już gdzieś się świecą panowie. No moim zdaniem tutaj sytuacja powinna być jasna i klarowna. Trzej nasi na kapie przeciwko dwóm przeciwnikom wyjeżdżają we trzech, robią i po prostu z dupy jesień średniowiecza i bitwa ma się ku końcowi, bowiem tylko zostaje lew. Niestety oczywiście za łatwo być nie może. Nasi panowie w dwóch premiowych czołgach również nie bardzo wiedzą, o co w tej grze chodzi, że lufą to trzeba strzelać, a nie tylko kręcić. Stoją dzielnie na kapie, kapują bazę. E25 dziwi się, co robi właśnie Vex, a Vex potwierdza, że szuka lwę, który teraz się znajduje, jest w okolicach kapa, jedzie sobie dzielnie w jego kierunku. Teraz tylko dobrze przymierzyć, może z podpałką, niestety nie weszło tak jakbyśmy chcieli, więc lwę zdąży się schować, zanim się przeładuje. Jeszcze tam ktoś w niego strzelił, ale tylko trafił ding. No i T34, zobaczcie, w ogóle sobie stoi idealnie na wzniesieniu, pełne HP, także pełny czołg ciężki, trzeba szybko też sobie z nim poradzić, bowiem no, ten strzał niestety nieudany. Zobaczcie, lwę na 90 punktach HP, T34 na 1200 prawie, gdzieś tam jest Tygrys, a nasz IS ma 374, zaraz zobaczymy, ile mają IS trzeci i T34 nasz. No powinni sobie poradzić, jest Tygrys też na pełnym HP, także ciekawe, IS trzeci nasz z kolei na 1124. No ten IS spokojnie mógłby jednego przeciwnika na niego wyjechać i go ubić, ale oczywiście nie za łatwo być nie może, jak już mówiłem. Teraz w tym momencie ginie IS szósty, a zobaczcie, jakie tam piniaty, dwie stoją. I teraz znowu ginie T34 i został tylko Vex z Isem trzecim, który ma tam te 1024 HP. Jest lwę, bardzo ładny strzał w ruchu. I teraz dopiero T34 spostrzega zagrożenie. Vex postanawia się szybko wycofać. Kolejny bardzo ładny ding. T34 traci zainteresowanie, bowiem nie wie, skąd teraz wyjdzie IS. To jest oczywiście jego błąd, bowiem dostaje peskę za 304. No mówię, dwie piękne piniaty. Może w silnik pójdzie, może wejdzie pod pałką, niestety nie. Dwie piniaty do ubicia. Jeszcze mają sumarycznie prawie około 1800 punktów zdrowia. Także no tutaj można ten wynik jeszcze bardziej podkręcić w okolicy prawie 10 tysięcy, jeśli ten IS tutaj nie będzie jakoś nagle mu te peski zaczną wchodzić. Panowie teraz zmyleni, Vex pokazał, że jedzie w prawo, tak naprawdę jedzie zupełnie od pleców. Szybko teraz zwróćcie uwagę, że skończyła się amunicja zwykła, już leci teraz na ostatnich 10 hitach i potem tylko 5 burzaków, więc teraz tylko dobrze celować w płaskie powierzchnie, nie po gąskach. To ładnie weszło, niestety losowanie słabe, jeszcze jeden strzał w T34, czy zaryzykuje wyjazd, tak jest, oczywiście kolejny ding, no właśnie po bocznym pancerzu, ten hit niestety nieudany, więc teraz tylko po jakiejś prostej powierzchni, jakaś przednia płyta, dobity i jeszcze ma, w tym momencie ma tylko 834 punkty HP ten Tygrys. Weszło 450 punktów HP do zwojenia, on w ogóle tyłem, więc nie powinno być żadnego problemu. I znowu się dinguje, więc już tylko formalnością jest dokończenie i zapewnienie sobie 9 kila za sekundę, 0 punkt w tym momencie, a my przechodzimy do podsumowania. No muszę przyznać, że to był chyba jeden z moich lepszych komentarzy, bowiem takiego potoku słów, który teraz z siebie wyrzucałem, a jednocześnie wydaje mi się, że przekaz był jasny, klarowny i przede wszystkim do rzeczy, to chyba mi się nie udało no przez te prawie 300 filmów, które już nagrałem, także widać, że zyskuję wprawę i mimo tego zakatarzenia
i cieklącego nosa, to jednak mi to poszło. Słuchajcie, odznaka mistrzowska, as pancerny, medal Radleya Waltersa, duży kaliber, stalowa ściana, czołgista, snajper i medal specjalisty. Bardzo fajny komplet, świetnych medali. Zabrakło niestety kurczaczek, zabrakło jednego kila więcej, żeby był ten medal pula. Ja ten medal nazywam czołgista camper. Bardzo często go zdobywają osoby, które po prostu przez większość bitwy snajpią gdzieś w krzaku przez pół mapy i jedyne co robią, to po prostu oklepują wroga, nie będąc wyświeconym. W tej bitwie czołgista snajper to jest jak najlepsze wyróżnienie dla Vexa, który no naprawdę przejechał dużo, nie stał na kapie, tylko ostrzeliwał przejeżdżających wrogów, tylko naprawdę zrobił tę kilometrówkę sporą i ten medal mu się naprawdę należy. No na medzie tutaj mimo wszystko, czy na medzie stalowa ściana to jest jeszcze kolejny bardzo fajny medal. Zaraz zobaczymy, ile potencjalnie obrażeń Vex przyjął. To też jest ciekawe, właśnie tego niestety bardzo żałuję. No ten kill tutaj nieudany niestety strzałów tego T25-2. Gdyby on chyba Vex dwa strzały oddał w niego, które nie doleciały albo w ogóle nic się nie stało, na pewno jeden tam był, który poleciał w ziemię. Gdyby on wpadł, tutaj pewnie byłby komplet, pewnie jakiś był moduł przy okazji był, a czy tutaj moduł, a tutaj kill. Wtedy byłoby idealnie 10 wrogów uszkodzonych, 10 zniszczonych, każdy tam po modułku, po dwa dostał, także naprawdę byłby jeszcze kolejny piękniejszy medal, czyli medal pula. Zobaczcie, 9327 punktów uszkodzeń, no fenomenalny wynik na medzie 9 tieru. Nasze 9 tiery, czyli chociażby M103 oddał jeden strzał, jeszcze jakiś chyba ze stokowej lufy, bo tylko 217, obiekt 704, potężny czołg, 724 punkty uszkodzeń, oddał dwa strzały, dwa trafił, jeden z penetracją i zginął, także to była jego zasługa. Po drugiej stronie T-34 najwięcej, 2745 do tego Forge 2034 Lwy, przekroczył 2000 o 1, M103 prawie 2, no u nich to było o wiele lepiej, ta drużyna wyglądała naprawdę o wiele lepiej, ale wiadomo, jak już to powtarzałem, pewnie wiecie, nie da się zrobić takiego wyniku, jeśli nasza drużyna będzie robić dobre wyniki, to po prostu musimy być my i tylko my. 1834 punkt doświadczenia bazowego, naprawdę świetny wynik i zobaczcie, 41 oddanych strzałów, 37 trafionych, 33 penetracją, 16 przyjętych strzałów i 9 dingów. Powiem szczerze, przy takiej walce bez kampienia, bez grania na wieże, tylko po prostu blokowanie strzałów sidecrapem, jakoś przyjmowanie za zero na gąski, to naprawdę jest świetny wynik. 9 strzałów, które nie trafiły, potencjalnie prawie 3500 zablokowanych punktów uszkodzeń, to jest coś fantastycznego. Dokładnie 4 przejechane kilometry. Zwróćcie uwagę, jeśli chodzi o naszą drużynę, to tutaj jest 2.38, 1.06, 1.2, 1. Także naprawdę no po prostu nie umywa się nawet taki, gdzie był Cromwell, zrobił tylko 1,5 kilometra, także absolutnie bez porównania. 125 tysięcy za taką bitwę po odjęciu kosztów amunicji i autouzupełniania zasobów, ponad 40 tysięcy kredek na czysto i zobaczcie, 2751 punktów doświadczenia za taką walkę. Moim zdaniem prawdziwie fantastyczna bitwa, wam również powinna się podobać. Bardzo wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć!